Cześć, witajcie. Czasem bywa tak, że w Windows 11 mamy problem z nowym mikrofonem. Czym się to objawia? Objawia się tym, że często podpinacie nowy mikrofon pod komputer i są dziwne przestrojenia, trzaski, charczenie, pogłos i tak dalej. Chodzi głównie o to, że w Windows 10, 11 często bywa tak, że po prostu są błędne ustawienia dźwięku i żeby je zminimalizować, musimy wejść sobie w dźwięk. Ostatnio zrobiłem właśnie odnośnie, już wam tłumaczę, odnośnie dźwięków mikrofonu w Linuxie. No i o co tu chodzi? I jak już mamy ustawienia system, dźwięk, właściwości, mikrofon, to zobaczcie, wystarczy w Windowsie 10, 11 zmienić pozycję z DVD, zmienić dwa kanały na CD. 44 1100 Hz. I to od razu wam eliminuje wszystkie problemy z mikrofonem, jakie mieliście do tej pory. To jest tak banalnie proste. Jeżeli byśmy chcieli zrobić to samo tutaj, to wchodzimy, jeszcze raz wam to pokażę z pulpitu. Jeżeli byśmy chcieli zrobić to samo tutaj, to klikamy na głośniczek, właściwości dźwięku i mamy to samo. Dźwięk, wybieramy opcję mikrofon. I mamy tą samą opcję. Dwa kanały, 16-bitowe, 4400, jakość CD. Już nie macie żadnych problemów z mikrofonem. Dziękuję, mam nadzieję, że komuś pomogłem. Polecam się. Piorun Burza, elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości.